Ja chciałem takie świadectwo. Napisał do Magdy pewien znajomy nasz, że jak jesteśmy na rynku, to wstydzi się do nas podejść. Wstydzi się, mówi, całego otoczenia się wstydzi, ale przychodzi co tydzień za budkę z jedzeniem i nas słucha. I mówi, że od 3 tygodni nie ćpa. Amen. A drugie takie świadectwo mam. Przyszła zima, jak to na budowie, trochę krzyżuje plany. Mówię, Boże, ale jestem w łasce. Mówię, ja nie mam mojej zgody, żebym nie zarabiał. To tak, Amen. To nie u mnie. Na drugi dzień zadzwoniła pewna osoba, mówi, Mariusz, jest temat, trzeba kamienicę zburzyć. Amen. Zobaczyłem, szczerze zobaczyłem, tylko dolary mi się tak przewinęły. Jak to na tych bajkach, przewinęły się pieniążki. Mówię, masz to zrobione, w przyszłym tygodniu kamienicy nie ma. Przyszła zima, pieniążki też przyszły. Amen. Chwała Bogu. Amen.